Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. NgeloQuerro z tej strony w premierowym odcineczku Wizordum, który zadebiutował w wczesnym dostępie. Czym jest ta gra? Ta gra to retrostrzelanka osadzona, można by powiedzieć, w świecie fantazji. Nie będziemy tu co prawda Doomguyem, wojownikiem, ale będziemy magiem. Będziemy rzucać zaklęcia, będziemy strzelać z rewolwera i tak dalej. Nie będziemy tutaj może zagadywać, ale rozpoczniemy nową grę. Jak widać, mamy tutaj jakieś challenge, mamy tutaj poziomy trudności i na pierwszym poziomie mamy Grimbrook Outskirts. Tutaj mamy opisy, jaki to jest poziom trudności, który chcemy rozegrać, i mamy nawet tutaj, jak widać, takie mutatory, gdzie wszystko jest cięższe, ale na przykład wynik również będzie lepszy. My natomiast zagramy sobie oczywiście na Journeymanie, czyli powiedzmy, że taki, wiecie, średni poziom trudności. Prolog. In the once peaceful realm of Terra Bruma, the ancient seal was shattered, unleashing an untamed surge of darkness upon the land. Mercenaries from the west, their hearts blackened by chaos, descended upon the unsuspecting towns, pillaging and plundering without mercy. As the darkness crept southward from the treacherous northern mountains, it seeped into the very essence of the land, corrupting the water, the soil, and even the very air itself. Amidst the growing despair, the people of Terra Bruma sent north a desperate plea, a clarion call that echoed across the realm, reaching the ears of those who could confront the encroaching chaos, the magic wielders of Wizordum, a sanctuary and bastion of arcane knowledge. Responding to the urgent summons, Wizordum dispatched its finest, adverse assemblage of spellcasters from every school of magic, united in their resolve to combat the chaos and unravel its origins. Yet, despite their violent efforts, none of these emissaries have returned, their fate shrouded in mystery. You, a young and promising magic wielder, stand as one of the last remaining guardians of Wizordum. Before you lies the desolated town of Grimbrook, once a vibrant hub of commerce and life, now reduced to a mere shadow of its former glory. Its streets are ravaged by the relentless onslaught of chaos. No i zaczynamy zabawę. Grimbrook Outskirts. Cyk, cyk, cyk. Coś zebrałem. 50 monetek. O Jezu, powiem wam szczerze, taka gra w otwartym świecie. Jezu, kochałbym. No dobra, lecimy, oglądamy, czy gdzieś tutaj, wiecie, się nie kryją jakieś sekrety i tak dalej. Bo widzę, że możemy tu krzaczki nawet rozwalać. Coś mogłem zebrać w ogóle, a to rozwaliłem. Może jakieś malinki do zjedzenia. O właśnie. Nie możemy natomiast skakać, szkoda. Grzybka możemy zjeść? Nie możemy. O proszę. Pięknie. Otwieramy przejście i idzie właśnie jakiś goblin na nas, a my go łupiemy naszą buławą. W ogóle jestem czarodziejczą, nie mogę czarów rzucać. Moja buława jest zaczarowana chyba, bo tak zaczęła się świecić troszkę. Mamy pieniążki. Pytanie brzmi, czy my tutaj nie znajdziemy jakichś, wiecie, ukrytych ścian i tak dalej. Możemy nawet sobie mapkę otworzyć, proszę, proszę. Ej, możemy nawet tutaj ciała przeszukiwać. No fajnie, fajnie. Wow. Skubany magik, widzieliście go? Okej. Drzwi otwierają się gdzieś indziej. Zaraz coś tutaj znajdziemy i jakoś zaradzimy. Ciekawe. Niczego póki co nie widzę, więc pójdę po prostu dalej. You have found fire rings. Będziemy sobie strzelać ogniem. No i pięknie, teraz możemy się nazwać magiem. I mamy pierwszy sekrecik. Udało mi się. Od razu widziałem, że ten obraz coś będzie skrywał. Dobra. Oj panowie, z wami to lepiej chyba nie zadzierać, co? Porozwalajmy te wszystkie rzeczy. O, proszę, kolejny obraz. I kolejne sekrety. Tu bym powiedział, że coś może być ukryte, ale raczej... O! Dostałem osiągnięcie, bo dotknąłem ognia w ogóle. Nieźle. Gdzie on jest? Chyba nie uciekł. Nie mamy esencji niestety więcej. Troszeczkę się tutaj rozbestwiłem, że tak powiem. O Jezu. Jak on się tam przecisł, taki grubas. A ja nie mogę. No cóż, mówi się trudno. Mamy skrzyneczkę, a w skrzyneczce pełno itemów. Ciekawi mnie natomiast, gdzie ten jegomość uciekł. A, tu jesteś. Okej. O, swój swojego zabił. To też wygląda, jakby się coś miało otworzyć. Dobra, to się otwiera gdzieś indziej. Co to było? Mamy jakieś podziemia w ogóle. O Jezu, skaczące w ogóle szczury. Ja w ogóle nie wiem, czy ja dobrze idę, bo ogółem tak po prostu wchodzę w te lokacje i jak widać... Gdzieś tam dalej przechodzę, ale nie mam zielonego pojęcia akurat właśnie, czy idę dobrze. Mogę zapalić? Chyba nie bardzo. Masz coś? Masz coś. Dobra. Ściany niczego nie skrywają. Dobra. Łańcuch? Też nic. Tutaj zamknięte. Tutaj pełno skarbów. Something moved in the distance. Okej, coś się gdzieś ruszyło i do tego pojawiają się gobliny, które nas chcą tutaj załupać. No wiadomo, siły chaosu, nie? Dobra, to wracamy w takim razie. Press F to use consumable. Jest to po prostu potlenek, który nam tutaj zwiększył życie. Znaczy zwiększył, przywrócił raczej bym powiedział. Nim przejdę tam dalej, próbuję sobie gdzieś tutaj, o kurczaczek, pochodzić. Tego chyba raczej w ten sposób nie rozwalimy. A, bo tutaj byłem. Przecież sekret odkryłem, no tak. Racja. Dobra. No, tak było o wiele łatwiej. Okej, tutaj niczego nie ma. Takie łakocie normalnie pominąłem. Kto to widział? Mamy tutaj Enhanta na naszą buławę. Nawet ktoś się pojawił tutaj. Możemy go śmiało zabić. I wejdę sobie na chwilę. Ciekawe. Oj, tutaj tak samo. Dobrze by było to, że tak powiem, poodkrywać. Tutaj jednak mimo wszystko jest potrzebny złoty klucz. Być może w tych podziemiach znajdziemy ten klucz, bo tam widziałem troszeczkę takiego opancerzonego orka. No i tam właśnie też będziemy mieli okazję ogarnąć sobie resztę tych sekretnych, że tak powiem, lokacji. Dobra. Czyli teraz tu, gdzie to było? Tutaj? Nie, nie tutaj. Tutaj, dokładnie, i tam. Tak, bo tam były podziemia. Jest złoty klucz. O wilku mowa. Bardzo dobrze. Panowie, nieładnie tak, no. Mamy tutaj jakieś wyjście, więc prawdopodobnie... raczej ściany tu nie będzie do przesunięcia, ale będzie gdzieś jakieś przejście. Ciekawe. A spójrzmy na jedną rzecz. Już wam coś powiem, bo tutaj mamy zejście od dołu, widzicie? Bo tu jest światełko tak jakby z tunelu na dole. To oznacza, że nie będzie to równy poziom, ale będzie to zejście od dolnej części. Czyli raczej stąd. Stawiam, że gdzieś tu jest do przełączenia, abyśmy mogli wejść gdzieś, powiedzmy, wyżej. Ale oczywiście mogę się mylić, nie? Ciekawe. Albo stąd, albo z piwnicy w sumie. Też tak może być. Dobra. Czyli stąd. Coś się znajdzie. Ups. No tutaj dźwigaliśmy tą wajchę, ale niestety nic ona nam za bardzo nie pomogła. Myślałem, że jeśli zapalę obydwie pochodnie, to wiecie, coś się wydarzy, ale... Ale chwila, tu jest pęknięcie na ścianie. O właśnie. Widzieliście? Takie buty. Co nie zmienia faktu, że nie jest to niestety to przejście, które mnie najbardziej interesuje. Kto wie, może tutaj też będą jakieś... O, proszę. Secrets revealed on your map. No i świetnie. Mamy przejście. Wiedziałem, że tu po prostu będzie coś ukryte. Ale najbardziej mnie właśnie interesuje... A, no tak, tutaj ognia już dotknąłem. Najbardziej mnie interesuje właśnie, w jaki sposób dostać się tutaj. Aczkolwiek tutaj też coś mamy. Okej. O kurczę, ile sekretów, masakra. Kto by pomyślał? Najlepiej łazić przy ścianach i po prostu klikać we wszystko. Tam też coś mieliśmy. Akurat jeszcze nie będziemy tego bossa tutaj bili. Nie tutaj akurat, ale... tutaj. No faktycznie. Kurczę, masakra. Dobra, więc bez problemu powinniśmy się też przedostać tutaj, żeby zdobyć ten taki ala cape, ale najpierw właśnie trzeba przejście znaleźć. Nie, tutaj raczej nie w ten deseń. Dobra. Tutaj raczej się też nic nie wydarzy. Ale tutaj... no to tutaj zebraliśmy tą mapę. Więc raczej lipa. Sekrety byłyby pokazane, więc raczej tutaj już niczego nie zdobędziemy. Jedyne co nam teraz zostaje, no to ruszyć do piwnicy. Tak jakby. O właśnie, i tutaj mamy sekrecik jakiś. O proszę, proszę. Nowa broń. Nie, raczej nie. Dobra. No i tutaj już niestety niczego jednak nie wyszarpiemy. No dobra, mówi się trudno. W takim wypadku będziemy w jakiś sposób musieli obejść się smakiem. No, tego nie rozwalimy. Okej. Nie. Kurczę, ciekawe, no. Bardzo ciekawe, jak się tutaj przedostać. Chyba że będziemy mieli coś dalej, jak ubijemy tego przeciwnika. Zaraz się okaże w sumie. Aczkolwiek nie bardzo. No właśnie. Mamy tutaj możliwość opuszczenia poziomu. Aż dziwne, powiem szczerze. Ciekawi mnie bardzo... skąd możemy się tutaj przedostać? Nie no, niczego nie wymyślę, skoro z mapą biegałem i sama mapa mi niczego nie pokazała, to raczej też niczego tutaj nie zrobię. Mogę ewentualnie pobiegać i powciskać E na każdej ścianie, ale to też mija się z celem. Raczej nie taki zamysł jest naszej gry. Tym bardziej, że byłoby to gdzieś tutaj uwzględnione na naszej mapie ukazującej wszystkie jakieś tam, powiedzmy, sekrety. No dobra, co ja mogę powiedzieć? Mówi się trudno. Papa, pelerynko. O! A nie, bo myślałem, że spęknięcie w ścianie, ale jednak nie bardzo. No słabo, słabo. Dobra. Wyjdźmy z tego poziomu. Mamy osiągnięcie. Sekretów 8 na 9, 30 na 30 zabójstw. No i ogółem taki wynik całkiem spoko, jak dla mnie. Dobra, mamy premierowy odcinek wczesnego dostępu Wizordum. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. W kolejnym odcinku zajmiemy się tutaj Canal Streets. Tymczasem zapiszemy grę. No zapisz, tak. I dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. Jeśli się podobało, zostaw lajka, subskrypcję. Trzymajcie się.